Bogdanem Jancenem, prezesem RC Lechia Gdańsk. Bogdan, spotykamy się na turnieju mikołajkowym na otwartych mistrzostwach Gdańska. Dzieci, młodzież. Po raz trzeci. Tak, po raz trzeci. Wielka hala. Jak to się robi? Jak to się robi? No, z roku na rok ta organizacja coraz lepiej nam idzie. No, w tym roku trochę ubolewamy, że mamy troszkę mniej uczestników niż w poprzednich latach, szczególnie w zeszłym roku. Ale to trochę się wzięło stąd, że nałożyły się turnieje i ogólnopolski turniej z naszym mikołajkowym. Bo trzeba przyznać, że niektóre drużyny z naszego regionu teraz w piątek grały w Atlas Arenie w Łodzi. Tydzień wcześniej był turniej tu na Ergo eliminacyjny, półfinałowy do tamtego finałowego turnieju. Także trochę się zbiegło w czasie. Nie bardzo dyrekcje chcą zwalniać tak na co tydzień dzieci na cały dzień z nauki. Też jest zrozumiała. Jasne, a może trochę cyrk, wiadomo ile drużyn występuje, bo widzimy też zespoły z Gdyni, z Sopotu, także tak, to jest trójmiejska impreza. Trójmiejska i nawet poza to miasto wychodzi. Także... No, jest trener z Kaszub, także faktycznie. Tak, tak. Mamy i Czeczewo, i dalsze regiony. Co chciałem powiedzieć, no startuje 18 szkół w tegorocznym turnieju. To są finały, rozumiem, tak? Tak jest. Turnieje wcześniejsze też się odbywały w szkołach w Gdańsku, były też półfinałowe, także tak mówię, no troszkę ubolewam, troszkę tych drużyn mogłoby w tym roku być więcej, ale to mówię, być może w przyszłym roku będzie lepiej, jak się pewne terminy nałożą. Bogdanie, to co, dziękujemy w takim razie za gościnę, porobimy jeszcze trochę materiału i co, życzymy udanej imprezy w przyszłym roku. I... No miejmy, że naprawdę już jest cyklicznie, to się robi, drugi rok z rzędu gościmy już na głównej płycie. Już parę turniej odbyło się na bocznej płycie i myślę, że z roku na rok będziemy coraz organizacji w lepszej dyspozycji. Dzięki. Zdecydowanie innej roli. Mniej stresujący. Mniej stresujący, jest grzechem na twarzy. Jakieś o twojej drużynie? No, na razie wszystko wygrali, także jestem zadowolony. Klasa rugby, więc trochę nie jesteśmy zdziwieni, że... Klasa to dopiero będzie w przyszłym roku, mam nadzieję. Taka z prawdziwego zdarzenia. To zapraszam wszystkich chętnych. Sportowiana, tak? Będzie klasa sportowa z rozszerzonym angielskim. Także jakaś dodatkowa korzyść dla uczniów językowa. Dzień dobry. Językowa korzyść dodatkowa. No, pracujemy nad tym, żeby to wyszło dobrze, żeby była dobra oferta dla szkoły. Ale klasa to jest no, strzał w dziesiątkę. To trzeba, takie coś trzeba robić. I tym bardziej, jak się ma warunki takie, jak ja mam. Na przykład kolegi vis-a-vis, czyli Maćka Stachory, 10 lat i no, ten nieoficjalny tytuł mistrza Polski w tagach. No to oczywiście, to widać tą pracę z dziećmi u Maćka zdecydowanie. Gorzej jest troszkę ze szkołą średnią, bo już jest bardziej ukierunkowana, rodzice wybierają szkołę, patrzą na profil klas szczególnie, bo jednak w podstawówkach tego profilu jest dużo mniej. U nas w szkole jest 7 klas pierwszych i każda praktycznie w innym profilu, także żeby to wszystko zebrać do kupy, to jest bardzo ciężko. Ale mam nadzieję, że jak powiążemy język z wyjazdami za granicę i z rugby, ale rugby, które będzie na zasadzie zabawy, a nie napinania się na wynik sportowy, to myślę, że trafimy do rodziców. Poza tym będziemy zachęcali do rodziców, którzy będą na treningach, do brania czynnego udziału. Na treningach oczywiście w tej chwili, które będziemy zaczynali w marcu z dziećmi, z kandydatami do klas. Dobry pomysł. U mojej żony w cheerleaderce, już chwyciło, jest klasa rugby, ale jest klasa cheerleaders, ale jest i tak zwana grupa 30+. Czyli złożona z matek zawodniczych i już startowały na teraz na Grand Prix Gdańsk. Tatusiowie się na razie nie... Do cheerleadingu nie, ale myślę, że do rugby możemy zachęcić. Niech spróbują na własnej skórze, a poza tym się przekonają, że ten sport dzieci nie jest taki brutalny, że to jest fajna zabawa, a poza tym jest to sport ogólnorozwojowy. No przede wszystkim ja pod tym względem patrzę, że jest ogólnorozwojowy, że doskonale przygotowuje, a poza tym samo rugby i praca w zespole, poszanowanie przeciwnika, to są takie idee, które powinny w życiu przyświecać. I myślę, że tym kupimy ludzi. Bardzo ciekawy pomysł, przyklaskujemy i czekamy na efekt. Thank you.
Szybko, tak, szybko! Zrywaj! Bok, bok, bok! Uważaj! To co, na zawodach mikołajkowych w Gdańsku oficjalnie prezentujemy mistrza Polski, tak? Świeżo upieczonego w tagach. No to chłopaki, zaczynajcie, opowiadajcie, jak było? Z jakich jesteście szkół, etc. Kto jest trenerem? Wszystko powiedzcie. Jesteśmy z SP10 w Gdyni. Naszym trenerem jest Maciej Stakura. Czy masz więcej powiedzieć o trenerze, bo nie znamy go. Trener jest seniorem Arkiem Gdyni Gęby. Bardzo go podziwiamy. A raz. I znam dużo ludzi, którzy po prostu są reprezentantami Polski. Pierwszy skład bardzo zapewniony. Następny mecz. Jak było? Z kim wygraliście? Graliśmy z Kurowicami. To był chyba najcięższy mecz. Między innymi. Tak? Wygraliśmy go na styku 4-3, ale... Udało się. Udało się. To wielki sukces. Jesteście teraz w wieku Żaków, czy...? Żaków, tak. Ostatni rok. Ostatni rok, czyli mocne przetarcie przed wejściem do Młodzika, tak? No, oczywiście. No to... Jeszcze tylko mistrza Polski w Żakach. To będzie dobrze. W tym roku mamy dużą szansę, ale inne też nie są nowe. To co, czekamy na was od wiosny, tak? No. Będzie słychać o Arce, tak? Młodej Arce, tak? Mam nadzieję. No to... Na razie wszystkie nie wygraliśmy. No to super, gratulacje. Maćku, jak się produkuje mistrza Polski w tagach? No ten mistrz Polski to jest nieoficjalny, tak? No ale... Pomówmy się, ale był to turniej ogólnopolski, finałowy. Jasne, na dosyć wysokim poziomie, jak już chłopacy mówili, bo na przykład tam... Szczególnie w Łodzi takie są rozwinięte, jest liga oblikowa, 10 szkół chyba gra w tą ligę, także naprawdę poziom był bardzo wysoki. No co, jak się produkuje, no to praca u podstaw. No, mamy tempo właśnie, że szkoła podstawa numer 10 już od ponad 10 lat prowadziła lekcje równe dla chłopaków. I to procentuje. I to procentuje. No i mówię, właśnie w Łodzi zdobyliśmy właśnie to pierwsze miejsce już w kategorii klas 6 i w kategorii klas 4. Tak? W piątych nie wystartowaliśmy, bo nam zabrakło parę chłopaków. Ale no to widać, to jest praca. Popracowałem 3-4 razy na treningi w tygodniu. Występują w turniejach wszystkich. Tam, gdzie można, to coś robimy. I jest tego jasne. To panowie, co tu więcej mówić. Gratulacje i cieszcie się. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dla całej Arki chyba rok był bardzo dobry, można powiedzieć, znaczy przynajmniej druga połowa roku. No, dokładnie. No dobra. Dziękuję bardzo. Graj, tańczo! Graj tylko! Z Krzysztofem Krzywickim, oficerem rozwoju polskiego rugby. Cześć Krzysiu, po raz trzeci się widzimy na tej imprezie. Jak przebiega? Jak to słuchasz? Znaczy jest ok, tylko dalej my jako środowisko rugby musimy zrozumieć, że do takich turniejów tego wszystkiego musimy mieć bardzo dużo, żeby w późniejszym etapie zbierać te dzieci szybkie, utalentowane do rugby, bo wiadomo kogo nam trzeba, prawda? Nie wszystkich, tak? Wiadomo, początkową selekcję, a później, żeby te reprezentacje wszystkie, U16, U18, U19 i tak dalej, żeby były coraz lepsze. Każdy marzy o naszej reprezentacji, żeby grała super zawody, wygrywała, żeby się dostała do grupy A. Okej, dostanie się, ale zróbmy tu od samego spodu, idźmy, zmieńmy się trochę mentalnie. My nie musimy tu wygrywać Mistrzostwa Świata w tagi. My mamy pokazać Polsce, że coś takiego jest. My o rugby wiemy, zresztą to mówiłem Nawalnym, my o rugby wiemy, my, którzy jesteśmy zainteresowani. Ale pokażmy to nauczycielom, pokażmy to rodzicom, bo rodzice boją się jeszcze dawać dzieciaczki do rugby, ale co można zauważyć teraz? Coraz więcej jest tych tagowych turniejów. I tu chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy zaangażowali się w to, ale to jest przyszłością naszą, nie związku,
że związek ma coś zrobić. Ja przygotowałem z ludźmi, którzy pomagali nam, zresztą sam jesteś tym człowiekiem, bo pomagałeś nam Mirek Żurawski i wiele jeszcze innych osób, graficy i tak dalej, żeby podstawy były, narzędzia do podstaw były wszystkie. I teraz to już mamy. Teraz zacznijmy to po prostu robić, robić cały czas sukcesywnie. A to przyjdzie nam z czasem. Coraz więcej gmin się pyta o turnieje, nawet dzisiaj przed chwileczką dostałem maila, że bardzo są zainteresowani rugby, bo im się to podoba, bo to jest na razie bezkontaktowe, nawet nie wiedzieli. Czyli ludzie powoli łapią tą świadomość rugby. Tylko my musimy to pielęgnować. Nikt za nas tego nie zrobi. Nie zrobi za nas tego World Rugby, Rugby Europa, jakikolwiek oficer do nas przyjedzie. On będzie nam mówił o tym samym, bo przecież ja jeżdżę na szkolenia i ludzie nas przygotowują. Pod polską rzeczywistość, pod ministerstwo, jak to wygląda. Program pilotażowy ruszył w październiku, także jest tego coraz więcej, ale my musimy to pielęgnować. Nie. My wszyscy, nie dzielić, oni i tak dalej. Patrzyło się na związek, na osoby funkcyjne, ale żeby coś samemu zrobiło, tak? Ale to my tworzymy rugby. No bo ja byłem też z drugiej strony, tak? Teraz jestem po dwóch stronach, bo jestem i byłem zawodnikiem i tak dalej. Ale wiem, jak do mnie ludzie niektórzy mówią, a co robicie? A ja mówię, co robimy, a to i to. Ale teraz pytam się drugiego człowieka, a co zrobiłeś, żeby pomóc, żeby w swoim środowisku bliskim, tym lokalnym, wywindować trochę rugby do góry? Ja pomogę wszystkim, jak tylko związek, mówię ja, przepraszam. Związek pomoże wszystkim, którym trzeba pomóc, którzy robią ten spód, którzy chcą promować i windować rugby do góry. Uświadamiać ludzi, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkich dookoła, którzy nie znają jeszcze tego.